jesteśmy tutaj poniekąd z powodów takich, że pod koniec zeszłego roku z powodów administracyjnych podyktowanych względami politycznymi została zmieniona nazwa jednego z bulwarów we Wrocławiu z bulwaru imienia profesora Stanisława Kuliczyńskiego na bulwar profesora, profesorów uniwersyteckich. Nas to bardzo zabolało. Zabolało to całe środowisko akademickie, dlatego że profesor był naszym pierwszym rektorem. Podjęliśmy uchwałę, że trzeba zacząć działać, aby przywrócić dobre imię profesora Kuczyńskiego, bo spotkała go ogromna niesprawiedliwość. Stojąc tutaj, jestem szczerze dumny na tym jednym z najpiękniejszych bulwarów naszego miasta, któremu Politechnika Wrocławska dzisiaj nadaje imię rektora Stanisława Kuczyńskiego. Imię człowieka, który jest wielce zasłużony dla całego środowiska akademickiego naszego miasta, a jednocześnie którego władze polityczne starały się zepchnąć w ciemność społecznego zapomnienia. Dziękuję. Dziękuję w imieniu mojego dziadka, dziękuję w imieniu mojej rodziny, dziękuję w imieniu własnym. To, co się dzisiaj dzieje i to, co się dzieje w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach we Wrocławiu, jest dla nas czymś niezwykłym i czymś tak naprawdę nieoczekiwanym.